Siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Game Newsie. Tym razem informacje na temat Criterion Games i Battlefielda 6. Powiecie, hej, czekaj, jakim cudem Criterion Games? Jak oni robią Need for Speeda, a DICE robi Battlefielda? Oni od zawsze byli za niego odpowiedzialni. No może nie od zawsze, ale od kilku ostatnich części są za niego odpowiedzialni, więc... jakim cudem? No i tak, EA zdecydowało się na przesunięcie programistów z Criterion Games, którzy pracowali nad Need for Speedem, do pracy nad BF6, co daje nam do myślenia, że jednak BF6 to ta gra, którą musimy zobaczyć ze strony EA w tym roku. A czego będziemy się mogli w niej spodziewać? No to z grubsza w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Czytając już wcześniej o wyciekach na temat nowego BFA 6, wiecie, mieliśmy jedynkę, która działa się w czasach I wojny światowej, genialną piątkę, która działa się w czasie II wojny światowej, no i nadchodzi szóstka. Szóstka rzekomo miała się dziać po II wojnie światowej, natomiast na jedynym pokazie, jakim gdzieś widzieliśmy w tej grze, czy jakimś przecieku, który się pojawił, były podmienione mundury. Nie były to mundury te docelowe, jakie mają się znaleźć w grze, ponieważ gra rzekomo ma się dziać w czasach współczesnych. Nie wiem dokładnie, co znaczy w czasach współczesnych, bo konfliktów w czasach współczesnych mieliśmy wystarczająco dużo i ostatnią grą w czasach, powiedzmy, teraźniejszych był Battlefield 4, no zresztą trójka też, natomiast czwórka to ta, która najbardziej zapadła mi w pamięć ze względu na genialny gameplay. No i wydaje mi się, że w podobnym klimacie może być utrzymana szóstka, taki powrót do tych wcześniejszych BF-ów. Przyznam szczerze, jedynka i dwójka były bardzo udanymi częściami. Nie zagrywałem się jakoś dużo, bo nie miałem czasu, ale pogrywałem w te gierki i bardzo mi się podobały. No szóstka ma przynieść usprawnienia, kolejne mają być genialne ponoć motywy burzenia budowli, bardzo epickie i gigantyczne starcia. W takim kierunku idzie EA, jeżeli chodzi o rozwój Battlefielda 6, właściwie to studio DICE. Natomiast te słuchy, które do nas, te pogłoski, które do nas dotarły, to takie, że DICE troszeczkę się nie wyrabia, że jest problem ze względu na pandemię, ze względu na to, że bardzo dużo osób poszło na pracę zdalną, ciężko się pracuje z domu, ludzie są też psychicznie zmęczeni, jednak część osób bardzo fajnie reaguje, na przykład mi się dobrze z domu pracuje, ale wiele ludzi nie lubi z domu pracować, nie lubi być cały czas w domu zamkniętymi. No ja też akurat tego konkretnie nie lubię, więc psychicznie jest ci deweloperzy są mocno obciążeni i nie idzie im ta produkcja tak dobrze, jak powinna iść, a wydaje mi się, że skoro EA przyciska i przesuwa z Criterion Games, czyli tych, co zajmowali się Need for Speedem. Powiem wam szczerze, z serii Need for Speed wypadłem mocno. Najlepszą odsłoną dla mnie tej serii był Most Wanted. Kilka kolejnych tytułów obgrywałem, natomiast teraz nawet nie jestem w stanie przytoczyć konkretnych nazw Need for Speedów, jakie pojawiały się później. Natomiast było tego cała masa, bo jakby Most Wanted jest bardzo starą odsłoną gry. Natomiast te późniejsze były mniej lub bardziej udane, ale wydaje mi się, że Underground 2 i Most Wanted to były te części, które wniosły Need for Speeda na naprawdę takie wyżyny, jeżeli chodzi o gamingowe, o takie ściganki uliczne. Ale jak widać, kolejne części z powodzeniem wychodzą. Każda seria ma swoich miłośników, dajcie znać, czy wy tam pogrywacie w Need for Speeda, czy was interesuje, czy może bardziej BF6, no tak jak mnie, no przyznam szczerze, mnie bardziej interesuje Battlefield 6 i zastanawiam się, co tam pokażą i jak będą wyglądać te współczesne czasy. Biorąc pod uwagę to, że jak EA zachowywało się w tym tytule przez ostatni czas, że tam pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, no to teraz by się przydała jakaś wojna w Wietnamie, czy takie lata 60., 70., zimna wojna i to byłoby taki krok w rozwoju, natomiast tutaj wydaje mi się dobrym pomysłem stworzyć grę, która rzuca nas do współczesności. Pomimo, że ja na przykład osobiście jestem bardziej fanem klimatów II wojny światowej, to ta współczesność daje większe pole do popisu, jeżeli chodzi o stworzenie na przykład Battle Royale w świecie Battlefielda. Tutaj wydaje mi się, że
EA właśnie mogłoby to wykorzystać, szóstkę jako taką platformę do Battle Royale'a. No i jednocześnie daje też możliwości, jakby zachęca osoby, które raczej wolą te klimaty, jakie były w trójce czy w czwórce Battlefieldzie, no bo ten, który był później, czyli Hardline, który nastąpił po czwórce, był bardzo specyficzny i moim zdaniem to była taka połówkowa część, aczkolwiek pewnie z was, ktoś kto z was grał, powie, że nie, że to było to poprawne, pełnoprawna część. No ja liczę Battlefield tak, że to było 3-4, no już tam wcześniejsze też oczywiście, 3-4-1-5. Tak liczę Battlefield. No i teraz czekamy na szóstkę, która ma być tytułem epickim. No i mam nadzieję, że takowym będzie. Wydaje mi się, że EA tutaj nie zawiedzie, skoro daje taki nacisk na to, że dorzuca do dodatkowych deweloperów. EA też ostatnio kupiło Codemasters, bardzo znanego producenta gier. Oni się mają zająć teraz produkcją różnych ściganek dla EA. No a Criterion Games będzie pomagał Oso, DICE LA. Będą te trzy studia pracować nad dokończeniem Battlefielda, więc wydaje mi się, że już na jesieni, raczej teraz nie, ale na E3 dostaniemy oficjalną zapowiedź, a na jesieni dostaniemy BFA 6, więc już w tym roku możemy się spodziewać takiego dużego tytułu. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, nie? Prawda? Bo BF 5 wyszedł bodajże rok albo, no rok nie, w 2020 nie, zostanę 2019 albo 2020. Bodajże 2019 wyszedł, tak, 2019 wyszedł BF5, bo dostałem go do karty graficznej, którą wtedy kupiłem, tak to sobie pamiętam. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten film podobał. Zapraszam was na Steama o 20.30, ten odcinek mam nadzieję wleci planowo o 19, a o 20.30 na głównym kanale, na Technokracie, nie na Technokrata Games, zapraszam na streamka. Takiego małego, krótkiego, spontanicznego streamka będziemy sobie robić. Dzięki wielkie, widzimy się na streamku. Do zobaczenia, miłego wieczoru, dnia albo nocy, zależy kiedy to oglądacie. I widzimy się jutro, 17.45, główny kanał, 19, Technokrata Games. Strasznie dużo tych zapowiedzi. I dziękuję za 10 tysięcy subów na Technokracie. Bardzo dziękuję wam też. Wam też, bo może ktoś bardziej ogląda games niż główny kanał, ale chcę podziękować. Tutaj zbliżamy się do 1000 subów. Fajnie byłoby to wbić w tym miesiącu na przykład. Marzec, żeby był tym tysiączkiem dla Technokrata Games. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!